Pani Kingo, proszę bardzo. To już 12. garnitur, który poświęca na zakończenie roku dyrektor gimnazjum numer 1. Po prostu wspieram polski przemysł odzieżowy. Muszę kupować nowe. 12 lat temu gimnazjum zainaugurowało tradycję kończenia roku skokami do basenu w ubraniach. Teraz już kolejne roczniki nam nie odpuszczają i każdy rocznik zwraca się do nas z tą prośbą, żeby ich też pożegnać w ten sposób. Dlatego też i skaczemy. Skoki to forma pożegnania z rokiem szkolnym, ale też z częścią uczniów, którzy kończą gimnazjum i odchodzą ze szkoły. My będziemy skakać w duecie tu z koleżanką, bo koleżanka była w pierwszej klasie wychowawcą, potem ja przejąłem klasę, także będzie to skok łączony. Chcemy pożegnać Was tradycyjnym skokiem do basenu. Zasłużyliście sobie na to, bo osiągnęliście bardzo dobre wyniki w nauce. Dyrektor tradycyjnie był dziś pierwszym skoczkiem. Po nim w basenie, w którym wyjątkowo nie obowiązywał dziś zakaz skoków, wylądowali nauczyciele i przedstawiciele samorządu. Świetne przeżycie, pierwszy raz w życiu skakałam, także emocje są. Dla tych gimnazjalistek to był ostatni skok w tej szkole. Tak, bardzo. Szkoła jest naprawdę świetna i nie chcę wystąpić, no ale jest ten moment, kiedy musimy iść do przodu. Skok na głęboką wodę był też przedwakacyjną prewencją i zachętą dla uczniów, by w czasie urlopu od szkoły odpowiedzialnie zachowywali się nad wodą.